Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World przegląd Pontiaca GXP, którego tutaj właśnie widzicie. Jest to bardzo dobry samochód w klasie B, jest dostępny za kasę z gry w cenie 500 tysięcy gotówki. Także jest to naprawdę fajna cena i moim zdaniem naprawdę opłaca się jego zakup. Wyglądem może nie każdemu się spodobać, ale zapewniam was, że jeśli nim trochę pojeździcie, jeśli trochę go stunigujecie, okaże się, że będzie to wasz jeden z najlepszych samochodów za IGC w garażu, jaki macie. Szczególnie do klasy C i B. Ja mam go obecnie w klasie B i mam takie oto statystyki. Prawie wymaksowany, 590 punktów ogółem, 706 na przyspieszeniu, ale tego przyspieszenia aż tak bardzo nie czuć. Nie jest takie dobre to przyspieszenie jak w Mazdzie RX-8. Prędkość maksymalna również dość wysoka. Jedynym mankamentem natomiast jest tutaj prowadzenie. Już biorę pada do ręki i już wam mówię, o co tutaj chodzi. Znaczy tak, prowadzenie nie jest najgorsze, ale denerwuje czasem. No jednak ten kąt skrętu nie jest taki dobry, jak czasem tego potrzebujemy po prostu. Dlatego, że jednak na zakrętach potrafimy wpaść na bandę, gdy jest jakiś ostrzejszy zakręt czy coś w tym rodzaju. I zaraz wam to udowodnię, bo jest obecnie bardzo fajna trasa w klasie B, którą bardzo lubię. I tam przetestujemy naszego Pontiaca, ale zanim to, pokażę wam prędkość maksymalną. Tak nietypowo, bo na początku przeglądu. Pierwszy i podstawowy atut Pontiaca to mocne nitro. Tak jest. Za 500 tysięcy gotówki macie takiego koksa pod względem nitra, prawda? Wyciągam maksymalnie 300 km na godzinę. Podejrzewam, że po wymaksowaniu w klasie B byłoby to 302 km na godzinę, a teraz tam 301 poleciał. Co i nie jest dobrym wynikiem, bo zobaczcie, mam tutaj stat 627 km na godzinę, a w Mazdzie RX-8 mam około 500 punktów. I hello, gdzie tu logika, prawda? Mogłoby się wydawać. Pontiac ledwo 300 wyciąga, a moja RX-8 wymaksowana w klasie B wyciąga 290 km na godzinę, co jest o 10 km na godzinę mniej. Pojedźmy sobie Road 5.5, wyścig klasowy dla klasy B. Aha, pokażę wam części. Ciach! Mamy tutaj opony Ultra, naprawdę dobry skład tych części. Jest prawie wymaksowany wóz, ponadto mam naprawdę niezłe skille. I zaraz zobaczycie, jak sobie tutaj poradzę na tej trasie. No i dobrze, startujemy. Ciach! Mam perfect start wydłużony do 4 sekund jedynym skillem, dlatego jest on bardzo mocny. Wow, Toyota mnie tutaj dogoniła. I mam tutaj skilla również na doganianie, dlatego że czasem jednak brakuje mi tego przyspieszenia. A co mi tam, jedźmy. Wow, oh shit, aj! Właśnie, czasami jest problem z tym sterowaniem, jak dla mnie przynajmniej. Okej, udało się. Ale zobaczcie, jestem na drugiej pozycji, zaraz za Toyotą MR2. Zaraz będę na trzeciej pozycji, jeśli będą dalej takie lagi. Goni mnie RX-8 i chyba zaraz mnie przegoni, bo ma dużo lepsze przyspieszenie niż ja, niestety. Ale za to ja mam mocny nitro. W dodatku ulepszone skillami. Ciach,
wyprzedziłem RX-8, mam wyższą prędkość maksymalną o 10 punktów, o 10 km na godzinę. I doganiam Toyotę znowu. Nie ma się co łudzić, niestety. Pontiac GXP jest samochodem nieco gorszym od Toyoty MR2. W każdym razie, jeśli jedziecie ze słabym kierowcą w Toyocie MR2, jeśli waszym przeciwnikiem jest Toyota MR2 i słaby kierowca, możecie Pontiaciem bez problemu ją pokonać. Zobaczymy, czy ja zdołam pokonać tą MR2, która jest przede mną i nitruje nieźle. Rozbiła się chyba. To jest szansa dla mnie. Okej. A to dajmy jeszcze jedno okrążenie. Może się uda. Wtedy miałem problem z tym lagiem. I to mi nieco zabrało właśnie. Oj! Przewagi. Aha, Pontiac GXP ma również wyższą prędkość maksymalną niż Toyota MR2. Z tym, że ja nie mam go wymaksowanego w klasie B. I właśnie nie wiem, jak jest tutaj. Podejrzewam, że i tak mam większą prędkość maksymalną niż mój rywal. Mimo, że mam na pewno mniej tych punktów na statystyce ogólnej, prawda? Ale gonimy, gonimy. Może coś z tego jeszcze będzie. I go! O nie! I jeszcze raz! Gaz do dechy! Okej. Ciach! Chodź tu! Toyota! Okej. Na razie, Toyota. Okej. Dawaj, Lucek. Wow! Miałem farta. Ktoś tam się zbuntował nieźle. I chyba dzięki temu wygram ten wyścig. Okej. 300 km na godzinę. I hop. I hop, hop. Hop, elegancko. Ostatnie metry do końca wyścigu. Okej, udało mi się wygrać. Czas na okrążeniu to jest minuta 21, oczywiście z power-upami. 7 nitra, jedna katapulta, ledy oraz dodatkowe okrążenie. 326 km na godzinę prędkość maksymalna z nitrem bodajże. Raczej z nitrem, prawda? Skille i części wam pokazywałem. Okej, tak to właśnie wygląda. Tak prezentuje się Pontiac. Możecie nieraz wygrać, ale jednak żałuję, że gościu go tam zramował, prawda? W tym jednym miejscu. Bo jechał pod prąd po prostu. Raz też miałem laga i trzeba brać to poprawkę. Ale gdy gracie w Toyocie MR2 naprawdę dobry, bo ten chyba nie był zbyt dobry, widziałem, że miał tam małe potknięcia, to raczej ciężko wygrać będzie nam Pontiaciem. Ale myślę, że tak w 70% przypadków można tym Pontiaciem dużo zaszaleć. Ale tak się składa, że jest jeszcze jedna klasówka dla klasy B. Pojedźmy ją. Tutaj się liczy bardziej przyspieszenie i prowadzenie. Wow, klasa A? Ale tego dziada to pokonamy spokojnie. Ktoś tutaj nadużywa bugów, jak co po niektórzy ostatnio z samochodami, prawda? Kto tam używał, przyznać się. Przeciwników nie mam tutaj jakichś koksów. Ale boję się takich Nissanów 350Z. Dobra, w takim razie widzimy się na rozpoczęciu wyścigu. Okej, zaczynamy.
Oh shit, ale kanał. Ojej, Nissan, coś tam się ramuje trochę. 350Z V-spec się rozbił. Oh my gosh, co tu się dzieje? Ruszyłem bez perfekta, to strasznie... To strasznie naraziło mnie na wszelakie ramy. Od moich przeciwników, oponentów. Ale mam nadzieję, że jakoś to będzie. Ojej. Goni mnie tu V-spec. O ty gnojku. O nie, nie, nie. Tak to nie będzie, panie. Myślisz, że jak jesteś w klasie A, to jesteś kozak? Ha? Chodź tu. I goodbye. Nitro i do widzenia. Tak jest. Jedziemy. O nie, lag! O! Jest. Udało się. Cisnę czym się tylko da. Mamy tu przeciwnika z klasy A. A takim nie można żałować. Dokładnie tak. Okej, okej. I zbliża się tu do mnie. Ale ja nie dam za wygraną. Na razie, cho! Wpadaj stąd! Jest! Udało się, wygrałem. Wygrałem wyścig z tym pajacem, który sobie wykorzystał buga. To jest jego sprawa. Ciach. Jestem zadowolony. Także widzicie, jest to całkiem niezły wóz. Na pewno najlepszy z IGC w klasie B. W klasie C również możecie nim sporo zawojować. Nie kosztuje dużo, bo 500 tysięcy gotówki. I sprawdźmy sobie, co ja mam w garażu. Co mam w częściach wizualnych. Okej, okay, Pontiac, z tego co pamiętam, miał okropne body. Zweryfikujmy to. Taki jest za kasę z gry, słuchajcie, całkiem niezły. Jak ktoś lubi to, no zobaczcie, 50 tysięcy gotówki. Całkiem sporo zmian wprowadza do samochodu, prawda? Nie jest nawet taki brzydki, można fajnie przemalować go. Za busty jest taki, niewiele się różni. Z przodu mamy taki pług, kurczę. Ej, on się prawie wtapia w ziemię, jest teraz tak niziutki. Kolejny bodykit wygląda tak. To już coś bardziej hardkorowego, prawda? I kolejny bodykit wygląda tak. Ten zderzak, tak jest. Nie wiem, czy co to przypomina, jakiegoś myśliwca, czy coś w tym rodzaju. I to, oh fuck, zobaczcie z tyłu. Nie, to nie dla mnie. Ten bodykit również mi się nie podoba. Ten to jest przesada, ale ten za IGC wygląda całkiem spoko, jak dla mnie. Nie będę tylko kupował, bo i tak mi szkoda kasy. Zwykła wersja wygląda kozacko, moim zdaniem. Ciach. Mamy tutaj spoilerki. 4 za kasę z gry. No, wkładajcie się. Ciach. Takie coś nawet pasuje. Taki nawet pasuje. Taki tak sobie. No i taki jeszcze jest. Maski mamy dwie nawet. Kurczę, znowu mam biały kolor i nie wiem, czy to będzie dobrze widać. W każdym razie tutaj na środku jest taka wypukłość. I po środku tego środka wypukłego jest wlot powietrza. I jeszcze taką maskę mamy. Też dosyć fajna, dodaje taki groźny charakter dla tego samochodziku. No i felgi, to felgi. Sprawdźmy sobie aktualną cenę u dealera samochodowego. Pach. O, szybko się załadował nawet. Pontiac GXP. Ciach. 500 tysięcy gotówki, pół miliona. Cena jak najbardziej się opłaca kupić ten samochód, moim zdaniem. Ja się bardzo cieszę, że go mam. I prawie mam go wymaksowanego. Oczywiście, gdybym miał te parę punktów więcej. No zobaczcie, niewiele mi brakuje. Mam co prawda już całkiem niezłe części, jak widzieliście, ultra oraz profesjonalne. Więc
Nie wiem, czy jeszcze coś uda mi się naskrobać, bo obecnie nie mam części takich dobrych, żeby po prostu go ulepszyć, wymaksować w klasie B. W każdym razie już jest całkiem niezły, 590 punktów na statystyce ogólnej i sprawuje się świetnie, ale zdarza mi się często też przegrać z Toyotą MR2. Także taki jest mój punkt widzenia na Pontiaca. Super samochód za IGC, jak najbardziej się opłaca. Kupujcie, jeśli nie macie koksa do klasy B. Tyle ode mnie. Życzę wam miłej zabawy w grze i do zobaczenia następnym razem. Hej!